Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w dniach 18-20 marca 2015 roku zorganizowały w stolicy polskich Tatr Zakopanem, w gościnnym hotelu Hyrny, konferencję Safety and Security na temat nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych. W imieniu organizatora, uczestników konferencji oraz zaproszonych gości powitał pan Tadeusz Koczkowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Witam wszystkich niezwykle serdecznie na naszej trzeciej konferencji Safety and Security. Cieszę się ogromnie, że w takim gronie możemy dzisiaj rozpocząć nasze obrady. Celem konferencji było omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć oraz innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Konferencja adresowana była do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw i instytucji, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników do spraw ochrony informacji, pełnomocników do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, kierowników działów IT, kontroli i audytu. W charakterze prelegentów zaangażowano znawców tematu, praktyków i ekspertów, w tym przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego. Zaangażowanie odpowiednio dobranej kadry prelegentów oraz zapewnienie dobrych warunków organizacyjnych było gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego przedsięwzięcia. Jako pierwszy głos zabrał dr Andrzej Barcikowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W swoim wystąpieniu poprzez postawione tezy, czy ład konstytucyjny w Polsce jest zagrożony, czy zagrożone są stabilność i rozwój społeczeństwa, czy zagrażają nam siły zewnętrzne. Czym jest bezpieczeństwo państwa? Czy my jesteśmy bezpieczni? Ja stawiam tezę, wiem, że ona może być dyskusyjna, że my jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie. Dlaczego jesteśmy w moim przekonaniu bezpieczni? Bo mamy w miarę zdrowe finanse publiczne. Dalej, jesteśmy bezpieczni dlatego, że posiadamy bardzo solidne zasoby surowców energetycznych. Ład konstytucyjny. Proszę Państwa, pomimo ogromnej siły organizacji międzynarodowych, podstawowym instrumentem, tak było, jest i będzie, mam nadzieję, zagwarantowania bezpieczeństwa jest państwo. Trzeba kłaść nacisk na państwo jako główny instrument bezpieczeństwa. Mniej optymistyczny w swoim wystąpieniu był pan generał Paweł Pruszyński, zwracając uwagę na nową formę działań obcych wywiadów. A ja będę się znalazł niestety w trudnej sytuacji. Wam powiem, że tacy zupełnie bezpieczni i pewni to my nie możemy być. Nowe formy działań w cyberprzestrzeni obecnych obcych wywiadów to są klasyczne metody przygotowania cyberwojny. Działa to przede wszystkim do uzyskania efektu psychologicznego, cyberatak, niszczenie, jak tu często pan pułkownik Mąka nam przedstawiał. To działanie na psychologię, na zachowanie, ale przez cyberataki również to zniszczenie systemów rządowych, zniszczenie systemów bankowych, zarządzania infrastrukturą transportu, wody, gazu i przede wszystkim daje się społeczeństwu sygnał. Taki sygnał, który głęboko wnika w ich trzech określeniach. Mówi się, zobaczcie, przeprowadziliśmy skuteczny atak, wy nie jesteście bezpieczni. Ja postawiłem tezę dotyczącą zasadniczego bezpieczeństwa, dotyczącego suwerenności, niezależności, samosterowalności Polski w takiej perspektywie. Natomiast wcale to nie oznacza, że nie występują ryzyka i że nie mogą być kosztowne, łącznie z przejawami wojny cybernetycznej, która nie odbiera jednak niezależności i suwerenności.
Zagrożenia są i będą. Zagadnienia związane z osiągnięciami polskiej kryptologii na tle ogromnego postępu technologicznego omówił w swoim wystąpieniu pan pułkownik Jacek Rychlica, dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii. W 1989 roku sprawy zaczęły iść w lepszym kierunku, to znaczy już mamy te systemy, zaczęliśmy te systemy budować znacznie nowocześniejsze, mamy własne, bezpieczne, przy czym no niestety jesteśmy również skazani na używanie tego, co się kupuje za granicą. Dlaczego? No bo nie prowadzimy jakichś działań sami. Jeżeli uczestniczymy w jakichś misjach, to musimy się komunikować. Jeżeli ktoś używa innego sprzętu niż nasz, to albo damy mu nasz, być może nie jest wskazane, ale musimy kupić inny. Zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa realizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz ustalenia kontroli NIK w takich organach jak MSW, Policja, MON, ABW czy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa były tematem wystąpienia pana generała Marka Bieńkowskiego, dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa NIK. Kiedy mówimy o ustaleniach kontroli, jest to, że jesteśmy autentycznie, co trudno uwierzyć, byłem w służbach hierarchizowanych, jesteśmy autentycznie niezależni. To znaczy nie ma sytuacji takiej, że ja mogę powiedzieć mojej kontrolerce czy kontrolerowi, proszę pani, za dokładnie, proszę tego nie zobaczyć. Dlatego, że ona z mocy prawa musiałaby natychmiast informować o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mówię to ze śmiertelną powagą w związku z tym. I druga rzecz, w wydaniu NIK-owskim nie mamy tak zwanych stingi, czyli nie ma takich sytuacji, że Bieńkowski wymyślił kontrolę, Bieńkowski ją przeprowadził, Bieńkowski przeanalizował wyniki kontroli, Bieńkowski opracował wystąpienie kontrolne, projekt informacji, zatwierdził informację i informację przedstawił. Teoria. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozwoju technologii zwiększających bezpieczeństwo informacji. Pułkownik Waldemar Malinowski i pan kierownik Leszek Cieśla zaprezentowali obszary badawcze centrum, przykładowe projekty, zadania i formy ich realizacji oraz źródła finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przerwy kawowe obfitowały w dodatkowe pytania i wymianę poglądów między uczestnikami i prelegentami. Pierwszy dzień konferencji zakończyła moderowana debata na temat innowacyjność w ochronie informacji, którą poprowadziła pani podinspektor Agata Lasota-Jądrzak, naczelnik Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Głos w debacie zabierali dr Andrzej Barcikowski, generał Marek Bieńkowski, generał Paweł Pruszyński, pułkownik Brunon Czabok, Mirosław Krasnowski, profesor Andrzej Białas. Jakie przedsięwzięcia należy wdrażać, żeby propagować ochronę informacji w organizacjach? To główne przesłanie debaty. Po jej zakończeniu z inicjatywy pana prezesa Tadeusza Koczkowskiego podpisany został Pakt dla Innowacyjności w Ochronie Informacji. Jego treść jest wynikiem wspólnych działań w celu promowania i popularyzowania najnowocześniejszych osiągnięć innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Po raz pierwszy na konferencji Safety and Security podczas uroczystej gali przyznane zostały laury innowacyjności w ochronie informacji dla firm i instytucji, które mają znaczący wkład dla bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych. Podczas drugiego dnia konferencji, którą moderował pan pułkownik Kazimierz Ślucarczyk, miało miejsce wiele ciekawych wystąpień i prezentacji. Jednym z najbardziej zaskakujących było wystąpienie porucznika Mariusza Jurkiewicza z zakresu praktycznych aspektów kryptologii. Reprezentant Wojskowej Akademii Technicznej przybliżył uczestnikom konferencji definicję krzywej eliptycznej. Konferencja wzbudziła zainteresowanie mediów. Na bieżąco relacje do pierwszego programu Polskiego Radia przekazywała redaktor Ewa Chyra. Organizatorzy jak zawsze zadbali o dodatkowe atrakcje. Tym razem była nią wycieczka bryczkami po Zakopanem. Uczestnicy konferencji odetchnęli po definicji krzywej eliptycznej.